Cześć, znajdujemy się w moim sklepie ze zdrową żywnością Detektyw Zdrówko. Ja nazywam się Rachela i chciałam się z Wami dzisiaj podzielić trzecią częścią mojej serii o polskich superfoods, czyli z tej wielkiej trójki, o której mówiłam już wcześniej, aronia, dzika róża oraz czarny bez. Dzisiaj zajmiemy się właśnie czarnym bzem. Jeśli chodzi o czarny bez, to jest to taka roślina, która, tak jak na przykład dzika róża czy aronia, nie mają takiego pierwszego skojarzenia, które nam przychodzi do głowy w momencie, kiedy mówimy dzika róża, to nie mamy jakiegoś takiego skojarzenia od razu jakaś choroba. Ale czarny bez, jeśli komukolwiek powiemy, to od razu będzie nam się kojarzyło to z przeziębieniem i grypą. Ponieważ czarny bez to jest takie pierwsze narzędzie, które w medycynie naturalnej stosuje się właśnie do walki z infekcjami. I tutaj tak naprawdę jeśli chodzi o właściwości czarnego bzu, to on ma bardzo szerokie spektrum działania dla naszego organizmu, ale właśnie to działanie takie wspomagające w walce z infekcjami jest takim najbardziej popularnym, które wszyscy znają. Czarny bez jest to roślina, to jest taki krzew ozdobny, który możemy wykorzystywać tak naprawdę na dwa sposoby. Ponieważ pozyskujemy z krzewu czarnego bzu kwiaty, czyli w momencie, kiedy on kwitnie, możemy zebrać sobie kwiaty, ususzyć je i albo zrobić z nich napar, herbatę. Ja mam na przykład tutaj taki susz z kwiatów różnego rodzaju, między innymi właśnie jest tutaj czarny bez. Możemy z takich kwiatów, które pozyskamy, również zrobić sobie syrop, czyli zasypać cukrem i zagotować i mamy wtedy taki syrop z kwiatów czarnego bzu. Ale również możemy z owoców czarnego bzu tłoczyć właśnie sok. I teraz jeśli chodzi o właściwości kwiatów i owoców, to one się w zasadzie dość pokrywają, chociaż są pewne różnice, ale na pewno jeśli chodzi o te infekcyjne wsparcie naszego organizmu, to tutaj na pewno możemy powiedzieć o tym, że będzie to takie działanie przeciwzapalne. Dodatkowo też czarny bez ma przypisywane właściwości przeciwgorączkowe, więc kiedy nasz organizm zmaga się z infekcją, bardzo często towarzyszy temu wysoka temperatura. Kiedy ta temperatura jest już za wysoka, czyli przestaje być wsparciem dla naszego organizmu, a zaczyna nam już szkodzić, to wtedy jak najbardziej można sięgnąć właśnie po taki naturalny sposób zbijania temperatury, jakim jest czarny bez. Dodatkowo przypisuje się mu też takie właściwości napotne. Często też mówi się, że w momencie, kiedy jesteśmy chorzy, to babcia nam mówiła, połóż się pod pierzynę i się wypoć. I tutaj jak najbardziej czarny bez też będzie miał takie właściwości, które będą wspierały tą walkę z infekcją, czyli też właśnie takie właściwości napotne. Tutaj on będzie miał bliźniacze właściwości razem z maliną, ponieważ malina również ma takie właściwości napotne. Jeśli chodzi o to, co wpływa najkorzystniej dla mnie, taka najważniejsza jego właściwość, to jest oczywiście, tak jak u aronii, obecność tych ciemnych barwników, które mają właściwości antyoksydacyjne, czyli będą walczyć z wolnymi rodnikami w naszym organizmie i w konsekwencji tego będą zapobiegać stanom nowotworowym. I tutaj te barwniki to oczywiście antocyjany, o których wspominałam już właśnie w filmie o aronii i ich zawartość jest bardzo wysoka w czarnym bzie. Dodatkowo możemy na pewno zwrócić uwagę na to, że czarny bez zawiera bardzo wiele witamin. I tutaj przede wszystkim będziemy mówili o witaminie A, również o witaminach z grupy B, ale on może też się pochwalić wysoką zawartością witaminy C. Mamy też do czynienia z dużą zawartością mikroelementów i tutaj mamy na myśli żelazo, wapń, fosfor, które też są obecne w owocach czarnego bzu. Jeśli chodzi o czarny bez, to on ma przypisywane bardzo szerokie właściwości zdrowotne, ponieważ jest to roślina taka w medycynie ludowej stosowana bardzo szeroko, przypisuje się jej wiele właściwości i tak naprawdę jeśli chodzi o takie najpopularniejsze, które są wykorzystywane obecnie w medycynie naturalnej, to możemy powiedzieć o takim działaniu łagodzącym ból. I tutaj, tak jak w dzikiej róży opowiadałam Wam o tym, że ona jest wykorzystywana przy takich bólach stawów, tak czarny bez tradycyjnie przyjęło się, że jest stosowany przy takich zapaleniach nerwowych, a dokładnie przy rwie kulszowej. Czyli tutaj gdzieś warto wtedy sięgnąć sobie po właśnie sok z czarnego bzu. Jeśli chodzi o inne właściwości czarnego bzu, to też
ja jestem też ostrożna, jeśli mówię o detoksach, oczyszczaniu, czy o takim odtruwaniu organizmu, ponieważ nasz organizm sam naturalnie ma takie możliwości, żeby się odczyszczać z różnych rzeczy, które nie są mu potrzebne. Jeśli mówię o właściwościach właśnie oczyszczających, to myślę bardziej o tym, że dana roślina wspiera te naturalne procesy, które nasz organizm przeprowadza, żeby się oczyścić. I tutaj czarny bez jak najbardziej też będzie miał takie właściwości. Dodatkowo jemu przypisuje się też takie jakby wsparcie dla naszego układu trawiennego. Tutaj mówimy o tym, że on reguluje trochę pracę układu trawiennego, na pewno wspiera gdzieś tam proces trawienia, więc tutaj też jak najbardziej on będzie pomocny. Dodatkowo czarny bez też jest wykorzystywany przy takich problemach z nerkami, również przy jakichś schorzeniach układu moczowego. Nawet przypisuje mu się właściwości wspierające w momencie, kiedy mam jakieś dolegliwości ginekologiczne. Ale jednak jego taką tą główną zaletą i tym, co jest zawsze na pierwszym planie, to są właśnie te właściwości do walki z infekcją. I tak jak wspomniałam, możemy wykorzystywać kwiaty, czyli na przykład syrop z kwiatów czarnego bzu bądź napar i możemy wykorzystywać owoce. I jeśli chodzi o owoce, to one raczej są stosowane właśnie w przypadku przeziębień, a napar z czarnego bzu może być stosowany również przy leczeniu stanów zapalnych, na przykład w jamie ustnej, ponieważ na pewno wszyscy wiemy, że można sobie płukać szałwią gardło. Tak również naparem z czarnego bzu można płukać jamę ustną w momencie, kiedy pojawiają się nam jakieś stany zapalne. Czarny bez jest rośliną, która jest powszechnie dostępna w Polsce. I tak samo, jak już wspominałam przy okazji poprzednich filmów, czyli filmu o dzikiej róży i aronii, to jest to takie nasze bogactwo. I my powinniśmy pamiętać o tym, że mamy w naszym ogródku często naprawdę prawdziwe skarby medycyny naturalnej. I tutaj trzeba pamiętać o tym, że my możemy te rzeczy pozyskiwać samemu, bądź możemy korzystać z gotowych produktów, na przykład właśnie z gotowych soków tłoczonych na zimno z czarnego bzu, bądź właśnie z syropu czarnego bzu, który jest takim wsparciem dla naszego organizmu. Mam nadzieję, że ta seria na temat właśnie tych trzech polskich superfoods przekona Was troszeczkę do tego, żeby rozejrzeć się na naszym własnym podwórku, co mamy dostępne, jakie są możliwości medycyny naturalnej z naszego własnego ogrodu. Jeśli byście chcieli zakupić sobie taki syrop z czarnego bzu, to jak najbardziej jest taka możliwość, żeby zajrzeć sobie do naszego sklepu internetowego, który właśnie powstaje. Jest on na adresie www.detektywzdrówko.pl. W chwili obecnej znajdują się tam również artykuły, które napisałam w ostatnim czasie, ponieważ jestem biologiem, również skończyłam kurs dietoterapii, więc jeśli mielibyście jakieś pytania, czy potrzebowali jakichś wskazówek, to jak najbardziej możecie do nas pisać na mediach społecznościowych. Jesteśmy jako nasz sklep Detektyw Zdrówko na Facebooku, na Instagramie, możecie do nas tam zajrzeć, ale ostatnio też pojawiamy się na TikToku, gdzie troszeczkę się wygłupiamy, ale też przekazujemy merytoryczną wiedzę, więc jeśli macie ochotę, to serdecznie zapraszamy, żebyście odwiedzili również nas tam. Wszystkie linki oczywiście do tych mediów społecznościowych znajdziecie na dole w opisie. I chciałam też Was poprosić o to, że jeśli macie jakieś sugestie, o jakich owocach bądź jakich produktach mogłabym opowiedzieć w następnych filmach, to bardzo chętnie posłucham podpowiedzi od Was w komentarzach. I jak zawsze, miło było Was zobaczyć. Cześć!